W ramach kampanii Kraina Miodem Płynąca Fundacja Fiszka chce zwiększyć pożytki dla pszczół i innych zapylaczy. Bo jak się okazuje, w Częstochowie mamy za dużo pszczół, a za mało kwietnych pól. W sierpniu tego roku mieliśmy taki projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Dzień Pszczół na Błeszynie, który polegał właśnie na tym, że osoby, które się na tym znają, czyli głównie pszczelarze, osoby ze związków pszczelarskich, spotkały się i miały po prostu zaradzić temu problemowi. Ustalono w dużym skrócie, że jest po prostu przepszczelenie na terenie Częstochowy i jest za dużo pszczół, a za mało pożytku. W związku z tym tak właśnie postanowiliśmy temu zaradzić, że zwiększamy powierzchnię też tych pożytków dla owadów zapylających. A konkretnie chodzi o sadzenie drzew miododajnych i zagospodarowanie nieużytków. Kampania polega na tym, że będziemy zwiększać powierzchnię pożytków dla owadów zapylających poprzez nasadzenia drzew miododajnych i przygotowanie pól pod obsiew roślinami miododajnymi. Organizacja w sumie chce posadzić 70 lip. Liczba ta związana jest z tym, że w tym roku obchodzimy 70-lecie przyłączenia Błeszna do Częstochowy. W związku z tym już na początku roku postanowiliśmy, że z tej okazji posadzimy 70 drzew. Potem połączyliśmy to właśnie z miododajnymi. Fundacja prowadzi specjalną zrzutkę na drzewa miododajne. Każdy może sobie ufundować. Może również taki fundator powiedzieć, jaką chce tabliczkę, z jaką nazwą, czy ze swoim nazwiskiem i po prostu może mieć własne swoje drzewo. No, przysłowie mówi, że trzeba zasadzić drzewo, spłodzić syna, wybudować dom, więc myślę, że to tutaj może być dobra okazja do tego, żeby jeden z tych obowiązków spełnić. Można sobie takie drzewo ufundować, nazwać je swoim nazwiskiem i przy okazji zrobić coś dobrego dla przyrody.